w rolach głównych. Rosangelica. Scenariusz. W pozostałych rolach. Reżyseria. Za granicą? Przecież takie bilety są bardzo drogie. ¿Cómo es eso? Bueno, Rosangélica. Lo que pasa es que un amigo mío me pidió que Przyjaciel prosił mnie, bym załatwił mu pewną pilną sprawę. Dał mi po prostu zarobić. To wszystko stało się tak szybko. Pojechałem na lotnisko i wsiadłem w samolot. Szukałem cię, ale nie mogłem cię znaleźć. Naprawdę. Myślałem, że nie chcesz się ze mną zobaczyć. Estoy diciendo la verdad, Rosangélica. Yo pensé que no te iba a ver más, que tú no querías saber nada más de mí. Rosangélica. Proszę, Rosangélica. Rosangélica, perdóname. Proszę, wybacz mi. Por favor, perdóname. Świetna muzyka. Nogi same mi chodzą. No to tańczmy. Co to ma znaczyć? Wracać do swoich obowiązków. Wilma. Dlaczego nie zawiadomiłaś mnie, że Oskar wrócił? Zrobiłabym to później. Nigdy mi się nie podobało to twoje później. Dam ci wybór. Albo żadnych dni wolnych, albo droga wolna. I posprzątaj ten cukier, który przypadkiem mi się wysypał. To dotyczy wszystkich. Komu się nie podoba, to do widzenia.
Rosangélica. Rosangélica, no vas a perdonar. Nie wybaczysz mi? Zdałam sobie sprawę, że nic o tobie nie wiem. Nie wiem, gdzie mieszkasz, gdzie cię szukać w razie potrzeby. Mnie też nie było łatwo zostawić cię samą. Uwierz mi, cały czas myślałem o tobie. Nie mogłem się doczekać powrotu. Gdybyś mi powiedział, gdzie mieszkasz, poszłabym do ciebie i zapytała o ciebie twoją rodzinę. Zapomnijmy już o tym, dobrze? No, proszę cię. Znowu jesteśmy razem. I tylko to się liczy, prawda? Prawda? Prawda. Napijesz się czegoś? Nie, nie rób sobie kłopotu. Może coś zimnego albo kawę? Już pójdę. Na kawę przyjdę innym razem. Szkoda, że zastałeś mnie w takim stroju. Jakim? Takim do sprzątania. Nawet nie zauważyłam. Jesteś tak ładna, że ze wszystkim ci dobrze. Miło było cię poznać. Do widzenia. Adios. Nie, nie będziemy jedli kolacji. Proszę nam przynieść jeszcze po jednym drinku. Co on sobie wyobraża? Chce mnie zagłodzić na śmierć? Nie mogę dłużej ci towarzyszyć. Nie wiem, jak to powiedzieć. No cóż, żona na mnie czeka. Oczywiście, rozumiem. Żonom nie należy kazać czekać. Dziękuję, Mariano, za wyrozumiałość. Wciąż nie możesz dojść do siebie po śmierci matki, prawda? To nie tylko to. W domu panuje nastrój pogrzebowy, a ojciec całymi dniami nie wychodzi z pokoju. Nie chcę rozmawiać z moimi siostrami, a mnie właściwie nie widuje. Wiesz, że ani razu nie zapłakał na pogrzebie? Zachowuje się tak, jakby znienawidził mamę. To dziwne. Nie rozumiem. Już nie stanowimy rodziny. Rosangélica ma narzeczonego. Na pewno za niego wyjdzie. Marta też pewnie kogoś pozna, a na Marianę w ogóle nie można liczyć. Czuję się samotny, Annalizo. Nie martw się. Kto tam? Kto tam? Co słychać, przyjacielu? Przyszedłeś mnie pocieszyć? One cię o to prosiły. To twoje córki. Czemu tu siedzisz po ciemku? Bo tak mi się podoba. Musisz się otrząsnąć. Wszyscy kiedyś pomrzemy. Nie rób ze śmierci takiej tragedii. Od narodzin podążamy w jej kierunku. Si desde que nacimos caminamos hacia ellas.
Wiem o tym. Eso lo sé. Wiem. Es triste. To smutne, że odchodzi od nas ktoś bliski, zwłaszcza wierna i kochająca żona. Ale twoje dzieci cię potrzebują. Masz trzy córki. Nie zapominaj o tym. Stąd miasto wygląda prześlicznie. Mira que bella se ve la ciudad desde aquí. Wiedziałem, że ci się spodoba. Przychodzę tu, kiedy chcę być sam i pomyśleć. Kiedyś sobie powiedziałem, że jeśli znajdę kobietę, która naprawdę mnie pokocha, to ją tu przeprowadzę. Skąd wiesz, że to o mnie chodzi? Skąd to wiesz? Bo piosenka nosi tytuł Rosangelica. Bo odkąd cię poznałem, nie przestaję jej słuchać. Bo ty jesteś moją teraźniejszością i przyszłością. I jeśli kiedykolwiek przyjdzie nam się rozstać, to przypomnij sobie o tym miejscu właśnie. Tu będę na ciebie czekał. Zgadzasz się na to? Tak. Obiecujesz? Przyrzekam. Przyszedł, zostawił bagaż i od razu wyszedł. Nawet się ze mną nie zobaczył. Załatwił, co trzeba było załatwić i wrócił. Nie rozumiem tylko, dlaczego nie przywitał się z tobą. Pewnie zachował całą czułość dla tamtej. Chcę, byś wiedział o mnie wszystko i opowiedział mi o sobie, o swojej rodzinie, pracy. Marielba powiedziała, że nie mogę zakochać się w mężczyźnie, którego prawie nie znam. I ma rację. W takim razie nie traćmy czasu. Jedźmy do ciebie. Przedstawisz mnie twojemu ojcu. Ja mu powiem, że cię kocham i gotowe. Nie, jeszcze nie teraz. Mama zmarła zaledwie kilka dni temu. Dobrze. Przynajmniej pozwól się odwieźć. W ten sposób dowiemy się, gdzie mieszkasz i już się nie zgubimy. Zgoda? Nigdy tyle nie piłeś. Twoje córki powiedziały mi coś, co nie mogę uwierzyć. Przecież zawsze byłeś dobrym ojcem. I dlatego właśnie nie zasługuję na to, co mi zrobiły. Oszukano mnie. Kto cię oszukał? Kto? Muszę to komuś powiedzieć, bo już dłużej nie wytrzymam. Wstydzę się o tym mówić, ale ty, Juanie, jesteś moim prawdziwym przyjacielem. Ale co się stało? W żyłach jednej z moich córek nie płynie moja krew. To niemożliwe. Weronika powiedziała mi o tym tuż przed śmiercią. Jedna z nich nie jest moją córką. Ale nie wiem, która. Madame? Merci.
Życzy pani sobie jeszcze czegoś? Nie, dziękuję. Możesz odejść. Mógłbyś dowiedzieć się wszystkiego na temat tej kobiety. Daj spokój, Cecilio. Nie będę cię prosić. Nie ufam ci. Oskar nie mówi mi o swoich sprawach. Mówi, tylko ty zachowujesz to w tajemnicy. Muszę wiedzieć, kim jest ta kobieta, z którą zaręczył się bez mojego pozwolenia. Wiem, co zrobię. Wynajmę detektywa. Nie uciekaj się do tego. Czemu nie? To mało etyczne i śmieszne. W takim razie zapytam go wprost. Może lepiej poczekać. Nie będzie całe życie utrzymywał swoich zaręczyn w sekrecie. Nie mogę dłużej czekać. Trzeba to przerwać w porę. Zawsze możesz mu doradzić. Przemówić do rozsądku. Nie wywołuj konfliktu między wami. To byłoby okropne. Mogłabym zaczekać, gdybym wiedziała, kim ona jest. Chcę przynajmniej poznać jej nazwisko. Chciałbym sformalizować nasz związek, powiedzieć o nim całemu światu. Dobrze, ale daj mi trochę czasu. Powiem ci, kiedy nadejdzie odpowiedni moment. Raz muszę już iść. Pamiętaj, że to jest nasze miejsce. Myślisz, że mogłabym o nim zapomnieć? Mam okazję poznać jej siostrę, Martę. To moje imię. Jest równie ładne jak jego właścicielka. Jesteś taka ładna. Tak ładna, że ze wszystkim ci dobrze. Może jutro wyskoczymy razem na obiad? Uważaj! Przecież to Mariana i to z jakimś facetem. Ciekawe, co to za jeden. Nie pij więcej. Nie wydaje ci się, że mam wystarczający powód? Weronika zrobiła mi świństwo. Nie myśl Nie mogę. Za każdym razem, kiedy widzę jedną z moich córek, mówię sobie, oto dowód zdrady. Nikomu o tym nie mów. Niech to pozostanie sekretem. Nie pisnę ani słowa. Wszystkiemu nadajesz sens militarny, siostrzyczko. Powinnaś była urodzić się mężczyzną. Byłabyś teraz drugim Husseinem. On ma silny charakter i mimo twoich usilnych starań wyzwoli się spod twojego jarzma i obroni swoje prawo do szczęścia. Nie chcę, żebyś popierał jego głupie pomysły. Zabraniam ci być jego wspólnikiem. On nie potrzebuje żadnych wspólników po to, by osiągnąć to, czego chce. Życie to akt fizyczny. Każda kobieta może mieć dziecko. Każda. Tylko nie ty.
Imbécil. Kretyn. Imbécil. Nie będziesz przypominał mi o moich frustracjach i bezpłodności. Wolałabym, byś mnie nienawidził. Jesteś nikim. Tylko Oskar się dla mnie liczy. Tylko Oskar. On i jego miłość do mnie. Nikt mi go nie odbierze. To jest mój dom. Nareszcie wiem, gdzie mieszkasz. Obiecuję, że tym razem nie zapomnę. Zobaczysz, jak się zdziwią. Wejdź. Marta! Martika! Idę. Właśnie robię porządek w... Znalazł się mój narzeczony. Przedstawiam ci Oskara Eduardo. Bardzo mi miło. Chyba możemy darować sobie formalności. Będę twoim szwagrem. Rosa Angelica powiedziała, że jesteś najmłodsza. Tak, więc... Oskar musiał wyjechać. Wiesz, jak Rosa Angelica to przeżywała? Nawet się z nią nie pożegnałeś. Nigdy nie zamierzam się z nią pożegnać. Ale mogłeś powiedzieć do zobaczenia. Faktycznie. Mariana jeszcze nie wróciła? Nie. Więc poznasz ją kiedy indziej. A jak tam tato? Bez zmian. Był u niego pan Juan. Kto? Mąż sąsiadki. Bardzo miła kobieta. Przykro mi. Poznasz mojego ojca przy innej okazji. Nie ma sprawy. Miło było cię poznać. Już się żegnamy? Żadne żegnamy. Do zobaczenia. Jak się pani miewa? Doskonale. Dowiedziałaś się czegoś o niej? Nie wiem, z jakiej rodziny pochodzi. Pytałaś Oskara? Tak, ale nie chciał mi powiedzieć. Wydawało mi się, że on cię lubi. Mnie też. Ciebie od razu bym zaakceptowała. Usiądź. Już cię akceptuję, dziękuję. Nie przejmuj się Oskarem. Jak każdy mężczyzna korzysta z życia. Ja odniosłam inne wrażenie. Powiedział ci coś więcej? Tylko tyle, że jest zaręczony i już nie da się tego zmienić. Nie bierz go tak dosłownie. Może zadzwoń do niego? Zaproś go gdzieś. Żadna kobieta nie lubi być wystawiana na wiatru. Nie bądź głupia. Chcesz się poddać bez walki? Tamta już wygrała. Nie mów tak. Obie rozpętamy wojnę przeciwko tej kobiecie. Przecież nawet nie wiemy, kim ona jest. Tu masz rację. Nie można walczyć z nieznanym przeciwnikiem. Najpierw trzeba poznać jego słabe strony, bo na pewno je ma. I wtedy zaatakować. Zaatakować bez litości. I co o nim powiesz? Żartowałam. Jest zabójczo przystojny. To prawda. Kiedy go dziś zobaczyłam, myślałam, że śnie.
Jest przystojny, elegancki, sympatyczny. Szkoda, że mama go nie poznała. Powiedziałam jej o nim i właśnie wtedy, kiedy wymieniłam jego nazwisko, poczuła się źle. Pamiętam, wspominałaś, że to zrobiło na niej duże wrażenie. Wcześniej mama czuła się już lepiej. Cześć. Co nowego? Owszem, jest coś nowego. Mamy dla ciebie wspaniałą wiadomość. Co się stało? Był tu narzeczony Los Angeles'i. Mówię ci. Super gość. Naprawdę tu był. Cześć, jak się macie? Kiedy wróciłeś? Dzisiaj. Leo! Miałeś być w Bostonie, co tu robisz? Tęsknił się za nami. No właśnie, załatwiłem wszystko i wróciłem. Coś taki wesoły, jestem szczęśliwy. Mam dla ciebie wiadomość od Rosangeliki. Dała mi to. Napiję się czegoś. Na razie. Nie przeczytasz? Nie chcesz wiedzieć, gdzie mieszka ta dziewczyna? Nie, bo już wiem. Właśnie byłem u niej. Wydała mi się taka piękna. Jestem jeszcze bardziej zakochany niż przedtem. Chce mi się grać, wydobyć z siebie wszystko, co czuję. Cieszę się, że tak mówisz. Powinieneś grać i komponować. Możesz sprzedawać swoje piosenki albo podarować jakiemuś znanemu wykonawcy. Ta ostatnia, Rosangelica, jest świetna. Mogę sprzedać wszystkie, tylko nie te. Rosangelica ma już właścicielkę, a ja swoją panią. Jest nią Rosangelica. Więc wszystko dobrze się skończyło? Tak. Myślałam, że straciłam go już, ale na szczęście zjawił się. To było cudowne. Nie przesadzaj, zbytnio się nie wysilił. Ty też miałaś gościa, Mariano? Kogo? Adolfo, twój, żaden mój. On mnie nie interesuje. Jest taki sympatyczny. Ale za to nie kupię butiku. Wy jesteście romantyczne, a ja praktyczna. Pracuję nad tym, jak rozwiązać nasze problemy. Kiedy będę bogata, będziecie żyły sobie jak królewny w otoczeniu wielu służących. Ja tam bym się nudziła, nie mogąc nic robić. A ty? Ja też. Dla mnie najważniejsze jest szczęście w małżeństwie. Ktoś bliski i dom pełen miłości. Permiso, señora Cecilia. O, tu pani sok. Śniadanie podamy za chwilę. Doskonale. Dzień dobry, mamo.
Jak się czujesz? ¿Cómo esperas? A jak mam się czuć? O co chodzi? Co ci się stało? To ja powinnam cię o to zapytać. Co się z tobą dzieje, Oskarze? Oczekuję wyjaśnień i to natychmiast. Chciałabym ci opowiedzieć, co czuję, mamo, bo zawsze będziesz blisko mnie. Kocham go całym sercem. Jest przy mnie. Dzieli ze mną ból po stracie ciebie. Chcę przeżyć z nim całe życie i kochać go. Kochać go miłością prawdziwą. Por fin me encontré, encontré la felicidad, mamita. Lo único que me falta eres tú. Ojalá estuvieras. Nareszcie znalazłam prawdziwą miłość. Znalazłam szczęście. Brakuje mi jedynie ciebie, mamo. Te vas a sentar tranquilita por aquí. Usiądź tu sobie i odpocznij. Y vas a descansar. Chcę mojego pieska. Czy nikt mu nie zrobi nic złego? Nic mu nie będzie. Zaraz go przyniosę. List do ciebie? Do mnie? Tak. Przynajmniej tak jest napisane na kopercie. Może od mojej siostry. Od Weroniki. Może weźmiesz kąpiel? Daj mi spokój, Lutz. Aleś ty uparty. Cóż za bałagan. Spójrz do lustra. Wyglądasz jak włóczęga. Nie żal ci, że nie poznałeś narzeczonego twojej córki? Był tu wczoraj. Chociaż może to i lepiej, że nie pokazałeś się w takim stanie. O jakim narzeczonym mówisz? Narzeczonym Rozanczeliki. Nie wiesz, że się zaręczyła? No tak. Świętej pamięci Weronika byłaby zachwycona. Mam wyrzuty, przyjaciółko, że nie spełniłam twojej ostatniej woli. O czym ty mówisz? O liście, który mi dała. Kiedy? Kilka dni przed śmiercią. Miałam go wysłać, ale zapomniałam. Gdzie on jest? Daj mi go. Co się stało z twoją siostrą? No powiedz. Weronika nie żyje. Tak mi przykro. Nie mogłam się z nią pożegnać. Czy oprócz Rozanżeliki miała jakąś rodzinę? Tak, dwie córki i syna. Myślę, że nadszedł czas. Na co? Żebyś stąd w końcu wyszła. Teraz twoja córka bardzo cię potrzebuje. Musisz być przy niej.
Quiero que me devuelvan a mi hija, por favor. Oddaj mi moją córkę, proszę. Oddaj mi ją. Para. Mira, Joel, para. Stop, nie pędź teraz. Co się stało? Tam ktoś jest. Skąd ona się wzięła? Nie wiem. Epa, producción! Loco, ven para que vea. Sam zobacz. Bueno, Coppola, vamos. Zabierzcie ją stamtąd. Nie. Zostaw. Ja się nią zajmę. Proszę pani. Już mi to wyjaśniłeś. Nie miałeś nic więcej do roboty w Bostonie. Wiem, że ci przykro, że nie byłeś nam przy żałobnej za ojca. Mogę zrozumieć, czemu wyszedłeś wczoraj ukradkiem z domu, nie przywitawszy się ze mną. Ale teraz powiedz mi, kto jest przyczyną tego wszystkiego? Co się z tobą dzieje? Dobrze, mamo, masz rację. Jest powód mojego zachowania. Moje życie się zmieniło. Jestem zakochany, rozumiesz? Chcę, byś jak najszybciej poznała kobietę mojego życia. Zakochałem się, mamo, i chcę ci ją przedstawić. Co się dzieje? Aż tak bardzo cię zaskoczyłem? Mama, rozumiem cię. Powinienem był powiedzieć ci o tym wcześniej. Zakochaliśmy się w sobie od pierwszego wejrzenia. Zaczęliśmy się spotykać i pomału, lepiej, coraz lepiej rozumieć. Mamo, próbuj to pojąć, bardzo proszę. Nareszcie znalazłem kobietę mojego życia. Co to ma znaczyć? Proszę mnie nie dotykać. Niech się pani uspokoi. Kręcimy tu reklamówkę. Nie chciałem pani przestraszyć. To skandal. Co tu robi mężczyzna w takim przebraniu? Kto ponosi za to odpowiedzialność? Chyba zleceniodawca. Proszę nam wybaczyć. I myśli pan, że to wystarczy? Nie. Jeśli jest inny sposób, to możemy pójść gdzieś i... Proszę łaskawie więcej szacunku. Niech pan zawiera stąd tego pajaca i niech pan idzie do diabła. Na pewno ci się spodoba. To czarująca dziewczyna, zresztą sama ją osądzisz. Najpierw chciałabym coś wiedzieć. Mianowicie? Kim ona jest? Z jakiej rodziny pochodzi? Kim jest jej ojciec? Matka? Nie mogę do niej pojechać. Dlaczego? To jest odpowiedni moment. Ona potrzebuje twojej miłości, wsparcia.
sobre todo tu es tu hija, azúcar, Giselo. Sí, por bien. ¿Cómo voy a llegar allá? Y aquí de tu madre, esto ya está. A decirle que me tengo que ir enseguida, imposible, ¿no? Poi jedziesz tam. No. Nie. Dlaczego? Ona nic nie wie. Co? Moja siostra utrzymywała wszystko w tajemnicy. Rozangelika nie wie o twoim istnieniu? Wie, ale myśli, że mieszkam za granicą. Nie mam odwagi. No lo tengo. Tracę cierpliwość. Mów, gdzie jest ten list? Gdzie jest ten list? Nie wiem, nie mam go. Gdzie jest ten list? Chwileczkę. Dobrze, poznajmy się. Nazywam się Joel. Masz ciekawą twarz. Jestem reżyserem. Interesuje mnie twoja twarz i twój numer telefonu. Panie strażniku, ten mężczyzna mnie napastuje. Nie. Ja tylko chciałbym wykorzystać jej twarz w reklamie. Proszę zostawić ją w spokoju. Jak masz na imię? Żegnam. Pożegnaj ode mnie swoją ekipę. Proszę ją zostawić. Nie znasz tej rodziny. Przecież znam wszystkich z naszego kręgu. Ale oni są inni. To znaczy? To prości ludzie. Na litość boską. Chyba nie powiesz, że mając do wyboru tyle wspaniałych dziewczyn, wybrałeś jakąś prostaczkę. Posłuchaj, Oskarze. Nie zgadzam się na żadną przybłędę. Ona nie jest przybłędą. Kiedy ją poznasz, przekonasz się, że jest wrażliwa, inteligentna, szlachetna, pełna życia. Takich jest wiele. Nie, mamo. Zapewniam cię, że ma wiele cech, których nie posiadają dziewczyny z naszej sfery. Ma w sobie dużo dystynkcji i elegancji. Tak ci się tylko wydaje. Uwierz mi, mamo. To bardzo kulturalna dziewczyna. Studiuje. Co? Malarstwo. Tak? Pewnie w jakiejś podrzędnej szkółce z pospólstwem. Ona należy do pospólstwa. I mówisz mi to tak spokojnie, jakby to było takie normalne. Wybacz, mamo, ale podział na klasy społeczne to już historia. Może i jestem staroświecka, ale nie mogę zaakceptować kobiety, która nie będzie w stanie scalić naszej rodziny. Mamo, nie chcę się z tobą kłócić ani sprawiać ci kłopotu. Kocham cię i szanuję. I ty też musisz szanować moje uczucia. Jak ona się nazywa? Rosangelica. Dziękuję. Zostaw mnie. Co ci odbiło? Komu go dałaś? Komu dałaś ten list? Puść mnie. Komu go dałaś? Marianie.
Pero ¿por qué hicieron eso? Dlaczego tak postąpiłyście? Era una situación demasiado... Dla mnie to była tragedia. Nie chciałam, by to rzucało cień na dzieci. Opracowanie wersji polskiej, Studio Company Warszawa. Tekst Barbara Sinicka. Czytał Zbigniew Moskal. No puedo.